W pierwszym filmie Ugwe już raz pokonał Tai Lunga, po czym pod koniec tego samego filmu nasz smoczy wojownik wysłał tego złego antagonistę do duchowego wymiaru, w którym to też znajdował się Ugwe. I teraz pojawia się bardzo ważne pytanie, mianowicie czy po przybyciu do tego duchowego wymiaru Tai Lung ponownie walczył z Ugwe'em, a może stało się coś tam zupełnie innego? I w końcu jakie to ma powiązanie z powrotem tej postaci w czwartym filmie z Kung Fu Pandy? Otóż dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. I jeżeli chcesz zostać częścią jeszcze większej społeczności fanów animacji, to zostaw tutaj subskrypcję, a my przejdźmy już do tematu odcinka. Z całą pewnością pamiętacie taką scenę z zwiastunu czwartej części tego filmu, w której to Kameleona wchłania złotą moc Chi Tai Lunga. I dlaczego to moim zdaniem jest dosyć istotne? Otóż dlatego, że taką samą poświatę mocy widzieliśmy w trzecim filmie, w którym to Kai walczył z Pandą w duchowym wymiarze. I kolejna kwestia tutaj jest taka, że Kameleona mówi, że pochłonie mocy największych mistrzów zła. Pokonam największych mistrzów zła i wchłonę ich moc. Tylko że tutaj pojawia się pewien problem. Mianowicie nie sądzę, że Tai Lung na tym etapie swojego życia jest tym złym. I w tym momencie przechodzimy do całego wytłumaczenia kwestii Tai Lunga, Ugwe'a oraz duchowego wymiaru. Jak już wspominałem na początku, w pierwszym filmie Tai Lung został pokonany, a następnie wysłany do tego wymiaru przez Po. Ale nim się to wydarzyło, to on zobaczył, że tak naprawdę w smoczym zwoju, którego tak bardzo pragnął, nie było zupełnie nic zapisane, a było tylko jego odbicie, które miało sugerować to, że potencjał smoczego wojownika jest w każdej postaci, tylko że trzeba to w sobie odnaleźć. I prawdopodobnie Tai Lung spotkał się z Ugwe'em w duchowym wymiarze. I to właśnie wewnątrz niego zrozumiał, dlaczego Ugwe nie chciał, żeby został on smoczym wojownikiem. A to było spowodowane jego chciwością. Ale czy doszło między nimi do pojedynku? Otóż tego do końca nie wiemy. Ale natomiast wiemy z trzeciego filmu, to że Kai gromadził amulety Chi, wszystkich mistrzów Kung Fu. A Tai Lung nim nie został w pierwszym filmie. Natomiast Kai posiadał już jego amulet. I tu możemy się domyślać tego, że między pierwszym a trzecim filmem Tai Lung zrozumiał swój błąd, natomiast mistrz Ugwe mu wybaczył i po tym wydarzeniu on dokończył swoje szkolenie pod okiem mistrza Ugwe'a. A warto też zwrócić na to uwagę, że Tai Lung został wysłany do tego świata przez Po, który też się tam przeniósł, a następnie z niego wyszedł. Natomiast Tai Lung też był żywą osobą, która ewidentnie nie chciała opuszczać tego wymiaru. Mimo tego, że pewnie mógł to zrobić. Natomiast Kameleona jako wiedźma przyzwała go z tego świata, no bo chciała posiąść jego moc. Natomiast ona mogła równie dobrze nie wiedzieć o tym, co się działo w duchowym świecie i że Tai Lung już nie jest zły, gdyż jak pokazały nam filmy z Kung Fu Pandy, to czas w tym duchowym wymiarze leci normalnie. I te wszystkie czynniki składają się na to, że możemy sądzić, że w duchowym wymiarze doszło do ogólnej przemiany Tai Lunga. I ja sądzę, że do starcia między nim a Ugwe'em w tym świecie doszło i walczyli prawdopodobnie do tego momentu, aż Tai Lung zrozumiał swój błąd, jakim była nadmierna chciwość. Następnie Ugwe mu wybaczył i dokończył jego szkolenie, a on zaakceptował swój los. I w czwartym filmie on powróci już jako odmieniony sprzymierzeniec potężnej piątki. A przynajmniej tak mi się wydaje. Możecie dać znać w komentarzu, czy takie połączenie kropek ma sens, a może należałoby coś tam jeszcze dodać. Ode mnie dzisiaj to na tyle, trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.